Witam serdecznie. Dzisiejszym naszym gościem jest Drzewiec Radesław i wstępnie porozmawiamy na temat takich początkowych spraw związanych z prastarą wiedzą Ariów. Witam Cię. Witam serdecznie. Dobry człowieku. Witam również słuchaczy. Tak, powiedz, dlaczego czujesz, albo wyjaśnij nam, co sprawia, że jesteś kompetentny w tym temacie prastarej wiedzy Ariów. Jaka była twoja historia? No właśnie, w wieku 17 lat trafiłem na tłumaczenie, to była pierwsza polska edycja Bhagavad Gita, czyli tłumaczenie z sanskrytu z angielskiego na język polski. To było pierwsze tłumaczenie z angielskiego na polski, że tak powiem, tych książek, które trafiły wtedy do Polski. Ja miałem 17 lat i tak się zaczęła właśnie moja podróż w tym kierunku. Bo wcześniej jeszcze zapoznawałem się właśnie z różnymi innymi przekazami. To, co akurat było dostępne w tamtych czasach, no to liznąłem, że tak powiem. Ale jak liznąłem to już po prostu musiałem odkręcić cały słoik i zacząć jeść więcej. Tak, 17 lat miałem, gdy trafiłem na książki, na literaturę. No i praktycznie rok później już byłem mnichem. Takim mnichem świątynnym, który jeszcze mieszkał na zewnątrz, żeby do wojska nie pójść. A potem były takie zmiany, że dla mnichów właśnie można było uniknąć służby wojskowej, więc praktycznie poszedłem na służbę do świątyni i tam spędziłem, czyli taką duchową służbę i praktykę, i tam spędziłem 17 lat, nie, 13 lat chyba, i potem jakby opuściłem świątynię, bo zdarzyły się różne okoliczności i zderzyłem się ze współczesnością, czyli ze światem zewnętrznym, z tą, powiedzmy, z tym systemem, który teraz panuje, bo w świątyni życie było zupełnie jak w takim duchowym bąblu. Koncentrowaliśmy się tylko na praktyce duchowej, na studiowaniu tej wiedzy, na lataniu do Indii i uczestniczeniu w festiwalach, programach i zwiedzanie różnych miejsc, medytacji i tak dalej. Ludzie zjeżdżali z całego świata. Więc życie było zupełnie, że tak powiem, inne i takie sielankowe, wspaniałe, nawet beztroskie, bo jako mnich świątynny nie musiałem się troszczyć o pieniądze. Tak naprawdę to było jakby niewskazane dla tych, którzy nie mieli rodziny, nie mieli potrzeby mieć pieniędzy, tak? Także moja świadomość i uwaga była skoncentrowana tylko na praktyce duchowej i poznawaniu tej wiedzy. Potem, gdy znalazłem się na zewnątrz, zderzyłem się właśnie z tą współczesną cywilizacją, jakby tak po raz pierwszy, jako dorosła osoba, bo wcześniej też byłem w szkole, więc też praktycznie byłem w innym świecie, tak? No i dzięki temu właśnie mogę pomagać innym, jak radzić sobie z tymi problemami, które się pojawiają we współczesnych czasach, bo sam je przeżyłem. I dzięki właśnie tej wiedzy duchowej, którą nabyłem wcześniej, byłem w stanie zderzyć się z takim materializmem, ale również z taką duchowością, czy ezoteryką, różnymi właśnie takimi nurtami, które jak New Age i tak dalej, w tym takim ogólnym, generalnym sensie. I jakby spojrzeć na to właśnie oczami wiedzy, którą poznałem wcześniej. Także pobyt w świątyni to było coś takiego, taka praktyka, skupienie na sobie i teoria, a potem był taki okres, że musiałem się zmierzyć z brutalną rzeczywistością i przetestować tą wiedzę. Dobrze, ale powiedz, czy to większość było w Polsce, czy za granicą, bo tego nie wyjaśniłeś jeszcze. Tak, no praktycznie większość to było za granicą, bo spędziłem kilka lat w Indiach, również w innych krajach. No, byłem na każdym kontynencie, mieszkałem co najmniej pół roku, ale Daleki Wschód, Australia 3 lata, Ameryki obie też zwiedziłem. Byłem wśród różnych szamanów brazylijskich,
i tam też poznawałem tą ścieżkę ayahuaski, czym to jest i tak dalej, z czym w ogóle miałem kontakt wcześniej w Anglii i mogłem jakby wchodzić w takie też szamańskie klimaty i patrzeć na to oczami wiedzy wedyjskiej, którą akurat oni nie mają generalnie, bo to jest jakby inna kultura, inny kontynent. Dobra, także myślę, jeszcze... że mam takie dosyć dobre jakby rozeznanie w różnych narracjach na świecie. No, dobra, to jeszcze tak tytułem wstępu, taki dodatek, skąd te imiona twoje? Wyjaśnij proszę, o co chodzi? No właśnie, także drzewiec. Drzewiec, jak myślisz, wiesz co to znaczy? Czy ci się kojarzy? No, to jest ten, który wie, co było drzewiej. Właśnie, bardzo dobrze, bo drzewny to znaczy stary, tak, po rosyjsku? Tak, tak. Nie wiem, czy... Drzewiej, czyli dawniej, no. Także to jest ta prastara wiedza, no i ten, który ją wie. Wie to znaczy wie i o tym będę mówił właśnie dzisiaj w wykładzie, co to znaczy wiedzieć, a że to oczywiście ta prastara wiedza sprzed praktycznie tysięcy lat. To jest właśnie wiedza, która zostawiona została przez aryjskie rody, które mają swoje początki w tak zwanych bogach z wyższych światów, ze Swargi. I to są opisane historie w Mahabharacie i innych piątej wedzie, tak zwanej piątej wedzie, która jest jakby esencją, podsumowaniem czterech pierwszych wed. Autor po prostu zgromadził całą esencję i na końcu jeszcze skomponował Bhagavatam, która jest najważniejszą Puraną, ponieważ jako jedyna jest nazywana Amala, czyli nieskażona i nieskażona różnymi uwarunkowaniami. O tym też wspomnę właśnie później. Także ta wiedza to nie jest coś, co ja wymyśliłem czy znalazłem w internecie, bo ja zapoznawałem się z różnymi narracjami, których jeszcze nie było w Polsce o wiele wcześniej, w języku angielskim, z zagranicy. I jakby widzę, że ten sam taki kotlet jest odgrzewany potem w różnych krajach. Różne takie dziwne narracje się pojawiają. Oczywiście są też fajne narracje, ale dzięki tej wiedzy jakby byłem w stanie ją zastosować w praktyce, bo to jest wiedza o tym, jak rozpoznawać, co jest czym i kto jest kim. Czyli tak, rozróżnianie. Rozróżniać, tak. Tylko w kategoriach wedyjskich, bo jak podane są jakieś kategorie, co masz do wyboru, czy to jest lewica, czy prawica, czy to jest komunizm, faszyzm, czy socjalizm, jakby od razu ci się daje zawężone wybory. Natomiast te standardy są nieznane i w ogóle nieużywane poza kulturą wedyjską i tymi liniami ustnego przekazu tej tradycji, gdzie jeszcze ludzie to praktykują. Bo w Indiach obecnie ta wiedza też zanikła i tam jest po prostu no, globalizm, tak? Już od wielu lat. Także oni nawet sami nie znają dobrze swojego dorobku. Także ta wiedza w Polsce na terenach słowiańskich zaginęła na przestrzeni wieków, a w Indiach przetrwała w oryginalnym właśnie zapisie, który no, nie był tłumaczony, jest oryginalny język sanskryt. Także jest to bardzo jakby wiarygodna wiedza. No i są pewne linie przekazu, ponieważ wiadomo, sam pewnie widzisz to na co dzień, że informacja jest tak przekręcana, co komentator to coś innego mówi i tak dalej. Praktycznie ci, którzy mówią, to reprezentują jakąś agendę, tak? I coś, tak. No, służą jakiejś sprawie, tak? I po prostu opisują świat tak, jak chcą, żeby ludzie myśleli, że jest. Albo są zanieczyszczeni swoimi punktami widzenia i po prostu tak. Mówią swoją interpretację. Albo nawet w ogóle pracują w większych instytucjach i sami nie mają nic do powiedzenia, tylko muszą mówić narrację, którą nadaje właściciel tego biznesu. Tak. Dobra, zanim przejdziemy dalej, wyjaśnij proszę to drugie imię. Aha, Radesław
Także to jest część sanskrycka i odnosi się do Shri Rady, czyli tej żeńskiej manifestacji kompletnej całości, prawdy absolutnej, która jest zarówno męska, jak i żeńska. Bo to jest ta część żeńska, energetyczna. I ta linia przekazów, w którą ja właśnie trafiłem, czyli trafiłem na ludzi w tym ciele, którzy jakby są w tej linii przekazu ustnego, tej wiedzy. Od czasów samego autora Vyasadeva Ved. A część sław, no to jest to ta słowiańska, no bo się urodziłem tutaj na tych ziemiach polskich i mam też słowiańską krew i tak dalej. Ale Słowianie jakby bardzo są spokrewnieni z tą kulturą wedyjską z Indii. Wiele osób właściwie inkarnowało w słowiańskich plemionach, ci, którzy jakby jeszcze kontynuowali tą, ale mówię już niekoniecznie o pokrewieństwu krwi, tylko dusza po prostu inkarnuje jakby w takich podobnych rodach. I dlatego jakby ta wiedza jest no, taka rezonująca z nami i to jest praktycznie nasza wiedza. Pewnie słyszałeś o książkach Anastazji Wedrusy z Syberii. Nie wiem, czy czytałeś, ale no, ja czytałem i no i też widzę, że to jest jakby przekaz wedyjski dotyczący pewnego tam zakresu i dla odpowiednich słuchaczy, dla właśnie ludzi żyjących w tej kulturze, tak. No dobra, no, ale to przejdźmy do tych treści właściwych. Oczywiście prastara wiedza Ariów jest bardzo obszerna, więc w ciągu tam godziny nie damy rady dużo opowiedzieć, ale tak tytułem wstępu te takie sprawy główne. Proszę cię, żebyś omówił. Tak. Czyli ja jestem jeszcze założycielem takiej ariańskiej uczelni mądrości, gdzie właśnie będzie wykładana ta wiedza duchowa dla ludzi, którzy może nie mieli okazji być mnichem świątynnym i nie mają dostępu do tej wiedzy. Jest ona również generalnie bardzo jakby niezrozumiała, ponieważ terminologia, czyli słowa zmieniają tak swoje znaczenie i to myślę, że jest celowe po to, żeby ludzie jakby z następnych pokoleń nie byli w stanie zrozumieć, o czym mówiły poprzednie pokolenia. Także gdy tutaj mamy przestrzeń czasową 5000 lat, także trzeba naprawdę być zaznajomionym w tamtej kulturze i punkcie widzenia, jak ludzie myśleli i to odpowiednio przetłumaczyć. Dlatego są różne tłumaczenia, właśnie ci, którzy potrafią to przetłumaczyć, robią to, to są pewni mistrzowie, którzy są właśnie w tej tradycji. Ja natomiast to tłumaczę dodatkowo dla ludzi jakby z zewnątrz, którzy nie są zainteresowani tak bardzo praktyką duchową, jak mnich świątynny, który dedykuje się tej wiedzy i dzięki temu właśnie on ją jakby realizuje, bo ci, którzy nie dedykują się, no to ich uwaga jest i koncentracja rozproszona. Także generalnie na początku życia właśnie człowiek studiował i praktykował, czyli inwestował w siebie, przestrzegał pewną dyscyplinę i podążał za tą wiedzą przodków, a potem ją jakby już wykorzystywał w praktyce. Także mam nadzieję, że ta uczelnia, no ona już ruszy, właśnie tego lata będziemy mieli pierwsze szkolenia, wykłady. Chodzi o to, że ta wiedza może być tylko przedstawiona i ktoś, kto siedzi na krześle i słucha, no o nią słyszy, ale on jej nie czuje. Także będzie możliwość jakby poczuć ją, poczuć się mnichem na kilka dni i jednocześnie poznawać wiedzę i robić rzeczy, które sprzyjają jej utwierdzeniu w sobie. I również ta uczelnia będzie uczyć prawa naturalnego. W takim rozumieniu, czy jak prawo natury, tak? No bo ja to tak rozumiem. Ludzie teraz ostatnio mówią o prawie naturalnym, a niektórzy nawet mówią, że jest tylko jedno prawo.
czyli ahimsa, tak? Ale tak jakby się tak nad tym zastanowić, to czy to naprawdę jest prawo? No bo skoro ahimsa jest dosyć powszechna w naturze, żywe istoty nawzajem się jakby szkodzą sobie, tak? Niektórzy również z premedytacją i tak naprawdę są całkiem duży sukces w tym osiągają. Więc widać, że ahimsa no, jest łamana na każdym kroku, tak? Więc jak to może być prawo natury, skoro nie jest egzekwowane? No poza tym, gdyby drapieżniki tego przestrzegały, to by wyginęły, a wtedy ci roślinożercy by się tak rozmnożyły, że w ogóle zaburzyłyby całą naturę. W związku z tym ahimsa jest, no tak logicznie patrząc, nienaturalna. To jest tak jak w ruchu drogowym, jakby powiedzieć kierowcom, jest tylko jedno prawo, nie zderzajcie się. No i wszyscy ruszają na ulicę i nie znają żadnych innych przepisów, tylko mają się nie zderzać. Więc tak długo jak jedzie pod prąd i się z nikim nie zderzy, to jest okej. Tak długo dużo jak przejedzie na czerwonym świetle, jeżeli w ogóle będą światła, no bo jest tylko jedno prawo, żeby się nie zderzać, no to nie będzie wiadomo, kto ma przejechać pierwszy, tak? W Indiach zawsze przejeżdża pierwszy ten, przynajmniej kiedyś tak było, jak byłem tam w pierwszych latach, że ten, który ma największy pojazd, to przejeżdża pierwszy. No to jest oczywiste, ale widać tutaj, że to niezderzanie to nie jest prawem, tylko to jest jakby celem, który próbuje się osiągnąć. I ten cel osiągany jest dzięki przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego, tak? I znaków, i sygnałów, i tak dalej. Więc tak samo z ahimsą. Jak można przestrzegać ahimsę, jak po pierwsze nie wiemy, co to jest himsa, czyli szkoda? No bo nikt o tym nie mówi, tak? Co szkodzi, a co nie szkodzi. Tak jak ty powiedziałeś, że drapieżnik zje roślinożerców, no ale czy to jest szkoda? Przecież to jest jego pożywienie, przecież on jest, to wszystko jest jakby częścią natury i częścią jednej całości, tak? Także tutaj szkody nie ma. On po prostu bierze to, co jest mu należne. Więc są pewne prawa, które po prostu należą się z wyniku gatunku, tak? Więc mięsożercy mogą jeść po prostu inne zwierzęta, no bo tak zostali stworzeni. To są po prostu, no, to są uwarunkowania, których oni nie przeskoczą, tak? Więc nie można mówić, że ktoś komuś szkodzi, jak po prostu naturalnie funkcjonuje zgodnie z naturą. Więc prawa natury tak naprawdę to są prawa, według których funkcjonuje natura, czyli można powiedzieć taki algorytm natury. Algorytm, który jest zawsze przestrzegany. Tak jak w informatyce są różne algorytmy i nawet się mówi code is law, czyli program jest prawem, który definiuje, co się dzieje, co oprogramowanie robi. Tak samo w naturze jest pewien kod, pewien algorytm, i to o tym będę chyba mówił w drugiej części, który właśnie opisuje, jak funkcjonuje natura i co to w ogóle znaczy szkodzić. I wtedy dopiero można dążyć do celu nieszkodzenia, tak jak można dążyć, czy łatwo go osiągnąć, cel niezderzania się, jeśli będzie się przestrzegać pewnych zaleceń, tak? Także ahimsa to jest tylko zalecenie, które pomaga nam przejść bez większego szwanku przez życie, ale najpierw musimy wiedzieć, co szkodzi, a co nie szkodzi. Więc trzeba wiedzieć, co jest czym, kto jest kim i jakie są konsekwencje różnego rodzaju działania, czyli to jest wiedza o karmie, czyli o wiedzy na temat przyczyny i skutku. Także można powiedzieć, że ci, którzy są przekonani, że wiedzą, że tak jest na pewno, no to jakby ich szklanka jest pełna i oni nie są w stanie zaakceptować nowej wiedzy. Dlatego tą wiedzę powinno się jakby słuchać z takim czystym umysłem, żeby ona się nie mieszała za bardzo z tą wiedzą, którą już mamy teraz, bo właśnie ta jakby będzie weryfikowała tamtą. A tutaj mamy przekaz naszych praprzodków, tak? I praktycznie
jest to coś, co było używane przez tysiące lat i działało, i funkcjonowało. I różne kultury mają różne sposoby interpretowania świata, tak jak Chińczycy, Yin-Yang. Chociaż to są różne aspekty tego samego, bo tak naprawdę natura jest jedna, więc różne kultury opisują to w różny sposób, a ta wiedza nazywa się kompletna, czyli to jest kompletna wiedza o kompletnej całości. I dlatego jest jakby taka skuteczna w wychodzeniu z iluzji. Także może zadamy sobie takie pytanie właśnie. Co jest przyczyną cierpienia? No bo jeśli spotykamy się z różnymi problemami i mamy z czymś do czynienia i zmagamy się, to się generalnie nazywa cierpienie. Widzimy, że gdy kultura wiedyzmu, wedyjska zanikła, ludzie praktycznie żyli w ciągłych wojnach. Ciągle były jakieś konflikty, ludzie cierpieli, męczyli się, umierali, byli targani różnego rodzaju właśnie narracjami i trendami ideologicznymi. Więc można zadać sobie pytanie, co było tego przyczyną, tak? Taką wewnętrzną. Jak myślisz? No, brak znajomości tych prawdziwych praw, takich wewnętrznych, przyczyny i skutku. Co daje jaki efekt? Czyli ogólnie po prostu ignorancja. W sanskrycie ignorancja jest tamas, czyli to jest niewiedza. Ona jest przyczyną wszelkiego cierpienia, praprzyczyną, bo tych przyczyn bezpośrednich może być wiele, ale pierwotną przyczyną jest zawsze ignorancja, jak to przeanalizujemy, ponieważ wplątaliśmy się, daliśmy się wplątać w coś, tak? Staliśmy się ofiarą, nie byliśmy wystarczająco bystrzy albo no, nie wiedzieliśmy o czymś, czyli wiedza jest takim bardzo ważną wartością, walorem generalnie w kosmosie, w całym wszechświecie. Genetyka dlatego jest ważna, no bo tam jest ta wiedza, ta informacja dotycząca czegoś. Także generalnie ci, którzy mają wiedzę, mają przewagę. Nawet jeśli są ubożsi w inne zasoby, jeśli mają wiedzę, to potrafią przechytrzyć przeciwnika i te zasoby im zabrać. I tak się właśnie dzieje notabene teraz, tak, w dzisiejszych czasach. Ludzie zostali ograbieni ze swojej wartości przez kogoś i nawet nie wiedzą przez kogo. No bo cierpią, tak? Czyli są w ignorancji. Nie wiedzą o czymś, o czym powinni wiedzieć, bo gdyby to wiedzieli, nie daliby się, nie pozwoliliby się znaleźć w takiej sytuacji, tak? Oczywiście to się dzieje na przestrzeni wielu wcieleń i tak dalej. My jesteśmy uwarunkowani nie od urodzenia, tak? Bo już się pojawiamy z jakimiś zapisami z przeszłości, więc tak to się właśnie dzieje. Tamas jest przyczyną cierpienia. Czyli generalnie tamas, można powiedzieć, że jest to zło, ciemność. Także tamas rozprzestrzenia się podstępem, strachem. Właśnie można rozpoznać dzięki znajomości cech, jakie reprezentowane jest przez tamas. Ponieważ są trzy tryby natury. Jeśli jest tamas, to znaczy, że jest również wiedza, czyli sattwa, czyli jest wiedza i jest brak wiedzy, a trzecią trybem, w jakim można funkcjonować, jest pasja. I to są jakby takie trzy podstawowe kolory, którymi, tak jak w spektrum świetlnym, rajas, tak jak w spektrum świetlnym, żółty, niebieski, błękit paryski i czerwony dają całe spektrum. Tak samo są trzy tryby natury, w jakich można funkcjonować. Jest jeszcze sattwa. I ci, którzy potrafią rozpoznać jedno od drugiego, wiedzą, co jest czym i kto jest kim. I kto jakie charakterystyki reprezentuje, taki będzie właśnie rezultat. I tu jest właśnie ta wiedza na temat przyczyny i skutku, bo wiemy w takim razie, że konsekwencją tamas jest cierpienie.
konsekwencją satwy, czyli wiedzy, jest oczywiście przyjemność, realizacja, szczęście. Tak, no, ogólnie szczęście, tak. I to w sanskrycie się nazywa, to jest szczęście, tak. Szczęście to jest sukha, cierpienie to jest dukha. To są takie dwie wartości, które są rezultatami odpowiednio satwy i tamas. Tylko to jest szczęście trwałe. Natomiast rajas reprezentuje pasję, czyli kreację. Jakby jest to taka siła napędowa. I ona, i te trzy tryby współzawodniczą o przewagę. Więc czasami jest więcej jednego, drugiego albo dwóch. I dlatego działa się w odpowiednim sposób, tak? Przynależny do właśnie tych cech. Rajas to jest kreacja, powiedzmy, tak? Czy pasja. Także znając te cechy, można wiedzieć, jaki będzie skutek tego, w co się angażujemy, albo jaki będzie skutek kontaktu z tą osobą, albo z tą narracją, bo od razu rozpoznajemy tą narrację po ich cechach. Czy różne osoby, czy różne pożywienie i tak dalej. Wszystko, dosłownie wszystko we wszystkich 14 światach można analizować co do trybu, w jakim to funkcjonuje. Także światy bardziej duchowe, to już zahaczamy o kosmologię, ale nie będę tego wyjaśniał. Właśnie są bardziej pod wpływem wiedzy i tam wszystko jest, wszyscy są szczęśliwi, długowieczni i tak dalej. To są właśnie tacy bogowie, na których patrzą z dołu ludzie, którzy żyją na Ziemi, gdzie jest przewaga rajas, czyli pracy. Ziemia jest taką wyjątkowym planetą, miejscem, gdzie jest największa różnorodność. Ponieważ jest jakby w środku wszechświata, jest to pierwsze niebo, bhur, loka. I niep jest 7 i piekieł również jest 7. Chodzi o to, że to są cały świat. Tam się dusza jakby dopiero musi porzucić swoje ciała w jednym świecie, żeby przejść do drugiego. Ponieważ dusza to jest jakby taki kombinezon, który nosi świadomość, to jest już zahaczamy o wiedzę o jaźni. I ona po prostu podróżuje po tych różnych światach o różnej przewadze tych trybów natury. No i chodzi o to, żeby nie wejść pod wpływ tamas, bo gdy jesteśmy w ignorancji, no to będzie nas czekać tylko cierpienie. Więc mądra osoba, zanim zacznie coś robić, najpierw musi się upewnić, że wie, co robić, żeby osiągnąć konkretny rezultat. Także obecnie żyjemy w wieku, jak to się mówi, informacji. Tak, wszystko jest jakby takie dostępne, więc wydaje się, że powinno być bardzo dobrze, no bo jest nieograniczona wiedza internetu, więc dlaczego ludzie cierpią? Czyli czy to jest społeczeństwo wiedyzmu, czy to jest coś innego? No, ci, którzy potrafią rozróżniać, co jest czym, widzą, że to nie jest społeczeństwo żyjące w szczęściu, tylko w cierpieniu, tak? Generalnie widać, że ludzie cierpią, bo ciągle na coś narzekają. Polacy szczególnie, także każdy się na pewno ze mną zgodzi, że ludzie generalnie cierpią, a szczęście jest jakby takim przerywnikiem w cierpieniu. Niektórzy nawet nie wiedzą, co to znaczy szczęście. Znaczy może nawet nieszczęście, rajas to nieszczęście, tylko przyjemność. Przyjemność jest ulotna, chwilowa. Tak, ale ja mówię o satwicznym szczęściu. Dobrze, rajas to jest przyjemność doczesna, tak. Czyli krótkotrwała, która się pojawia, ale mija, prędzej czy później mija. No i można przyjmować różne jakby przestrzenie czasowe, jak to analizować. I w kulturze wedyjskiej właśnie ludzie podchodzili do życia długoterminowo. Nie tak jak teraz, że niektórzy podchodzą nawet z dnia na dzień, ale generalnie podchodzą jakby w kategoriach maksimum jednego wcielenia, tak, jednego życia. Nie myślą już, co będzie dalej. A w Indiach można zauważyć, to już zanika, to współczesne pokolenie już też tego nie praktykuje, ale wcześniej ludzie myśleli długoterminowo, czyli aspirowali, żeby
mieć lepsze życie później. Oczywiście ciemność bardzo to łatwo wykorzystała, wmawiając im, że jak będziesz robił to, co my ci powiemy, to to szczęście po śmierci osiągniesz, tak? Także trzeba wiedzieć, jaka jest różnica pomiędzy wiedzą a informacją, bo jest wiedza i jest informacja. Można zadać pytanie jakiemuś człowiekowi, co wiesz o świecie, tak? No i on może odpowiedzieć, że na przykład wiem, że Putin i Rosja są źli, bo napadli na Ukrainę, że na przykład Hitler był zły, a Churchill i Roosevelt dobrzy, czy że na przykład klimat się ociepla i to CO2 jest bardzo szkodliwe i należy stosować samochody elektryczne, bo one są eko i tak dalej. Czy nawet to, że Ziemia krąży wokół Słońca, tak w przestrzeni, tak i wszystko krąży i tak dalej. Oni to wszystko wiedzą, ale wtedy ja zadaję pytanie, ale co cię przekonało do tego, że jesteś przekonany, że to wiesz? No i jaka się pojawia zwykle odpowiedź? Może gdzieś że... tak było napisane, albo ktoś tak powiedział. No właśnie, czyli jednak nie zweryfikowałeś to, tylko usłyszałeś to, co teraz powtarzasz i sam tego nie doświadczyłeś. No. Więc czy to jest definicją wiedzy, jak myślisz, coś, kto my usłyszeliśmy i uwierzyliśmy w tą opinię, narrację i tak dalej. To jest raczej... To jest informacja wielokrotnie powtórzona. To jest definicja nie wiedzy, tylko wiary. Wiara to jest coś, tak, co ty słyszysz i przyjmujesz na wiarę. Natomiast wiedza to jest coś innego. Więc informacja jest przyjmowana na wiarę i są dwie możliwości. Albo ona jest prawdziwa, albo ona jest fałszywa. Ale dopóki sami jej nie zweryfikujemy, to tak naprawdę nie wiemy na 100%. Jeśli mielibyśmy oddać głowę za coś, co rzekomo wiemy, to byśmy się zastanowili tak naprawdę, co my wiemy. Więc okazuje się, że praktycznie wszystko, co wiemy o świecie, to my tego nie wiemy. My to usłyszeliśmy i uwierzyliśmy w to. Więc informacja może być fałszywa lub prawdziwa, a wiedza może być tylko prawdziwa, no bo nie byłaby wiedzą, tak? Bo wiedza to jest informacja zgodna ze stanem rzeczywistym, z prawdą, tak? To wtedy jest wiedzą. Więc teraz jak dojść do wiedzy? Żyjemy w wieku informacji, ale jak dojść do wiedzy, czyli żyć w wiedyzmie. Właśnie o to chodzi, żeby stworzyć społeczeństwo wiedyzmu, żeby ludzie jakby nauczyli się różnicy pomiędzy wiedzą a informacją i zaczęli zdobywać wiedzę, a nie informacje. Więc powstaje pytanie, czym jest wiedza? Tak na 100%, tak? Co wiemy na 100%? Jeśli się pomylimy, no to tracimy głowę. To co możemy odpowiedzieć tak na 100%? No jest to coś, co przepraktykowaliśmy. Tak, doświadczyliśmy, czyli nikt nas nie przekona, że jest inaczej. Czyli wiedzenie to jest właśnie ta część wied, ten, który wie i on, jego nie przekonasz, no bo on to wie, on to doświadczył. Więc jak ktoś przychodzi do niego i mówi, że tak nie jest, jak on to przeżył, tak? Taka jest różnica. Dlatego ludzie chodzili do właśnie wiedów po błogosławieństwa, no bo on to wiedział, więc miał tą moc i z tą wiedzą szła moc, bo on to wiedział. Jak czegoś nie wiesz, to ty możesz tylko powtarzać jak papuga, ale tam nie ma mocy, więc do ludzi to i tak nie dociera. Chodzi o to, że są pewne zależności. Prawda ma moc, tak? Sattwa ma moc, tamas nie ma mocy. Więc gdy się mówi prawdę, to z tym płynie moc. Gdy się mówi fałsz, to z tym płynie osłabienie. Czyli słuchacz osłabia się, gdy słyszy tamas, wzmacnia się, gdy słyszy sattwę. Więc z tego względu wiedza jest jakby samo udowadniająca się, tak? Czy ktoś może ci udowodnić, że jesteś syty lub głodny? No, wiesz, no ktoś może udowodnić, no ale to już by było, to już wymagałoby większej technologii, sprawdzenia, prześwietlenia mnie i... Ale nie, tobie udowodnić. Ty czujesz się syty, a on mówi, że czujesz się głodny. Byłby cię w stanie przekonać, albo czujesz się głodny, a on mówi, że nie, ty już jesteś syty. No dobra, to nie ma sensu. O to
O to chodzi, to że coś wiemy, to my to wiemy, bo to doświadczyliśmy. Więc tak. Wiedza jest to coś, co my już musimy posiadać. No i gdzie ona jest? Co jest nośnikiem? Bo jest wiedza i jest nośnik tej wiedzy, tak? Wiedza, tak jak informacja, bo to jest informacja tylko, że prawdziwa, ona musi mieć jakiś nośnik. Tym nośnikiem dla wiedzy jest no na przykład przestrzeń. Wiedza jest w przestrzeni, są ludzie, którzy są w stanie ją stamtąd wyłapywać. Co nie znaczy, że informacja też nie jest w przestrzeni, więc trzeba wiedzieć, co jest czym. Ale nośnikiem wiedzy takiej własnej jest na przykład mięśnie. Jak przeżyjemy coś, mięśnie się kurczą i potem mamy skurcz. I potem musimy chodzić na masaże albo po prostu ma się krzywą posturę i tak dalej. Ta wiedza, którą doświadczyli, weszła im w mięśnie. Albo coś jest w mięśniach wyćwiczone, tak jak na przykład sztuki walki. Ktoś ćwiczy wiele lat i tą wiedzę ma w swoich mięśniach. To co mówię? Właśnie. On już nie myśli, tylko mięśnie same działają. No dobrze, a powiedz ten rajas. To jest na przestrzeni jednego życia. A chodzi o to, że wiedza jest przekazywana na przestrzeni wielu wcieleń, na różnych innych nośnikach, między innymi we krwi, czy w ciele astralnym i jeszcze tych bardziej subtelnych, czyli generalnie w duszy. Czyli dusza jest po prostu takim nośnikiem energetycznym, gdzie są zapisane doświadczenia różne i ludzie potem z nich mogą korzystać. Rajas to jest jakby piaskownica, w której się bawimy, doświadczamy, eksperymentujemy i dzięki temu się wznosimy. Tak to mogę rozumieć, czy jakoś inaczej? Rajas to jest kreacja. Tamas to jest destrukcja, rajas to jest kreacja. Więc to tworzy, znaczy to niszczy, niszczy, degraduje, zniewala i tak dalej, tak. A to tworzy. To tworzy. Czyli na skutek tworzenia zdobywamy doświadczenie i wiedzę. Na skutek tworzenia, bawienia się. Tak, oczywiście. Także oczywiście lepiej funkcjonować w trybie rajas niż tamas, tak? Tak. Czyli generalnie ci, którzy są w tamas, oni właśnie muszą coś zrobić. Muszą się zaangażować w coś, bo bez tego nic się nie zmieni. Natomiast jak to jest degradacja i niszczenie, a to jest kreacja i twórczość, to czym jest sattwa? Sattwa jest czymś wyższym, czyli trwaniem. Utrzymywaniem. Bardzo łatwo coś zniszczyć, trudniej zbudować, ale jeszcze trudniej coś utrzymać na pewnym poziomie czy w pewnym stanie. Także sattwa to jest moc wiedzy, która utrzymuje nas w tym stanie i w pewnych kwalifikacjach czy w pewnych zakresach wibracji i tak dalej. Natomiast ludzie rajasowi no, wchodzą generalnie pod wpływ ludzi tamasowych, no bo jeśli nie mają wiedzy, nie potrafią rozróżniać i są wykorzystywani. Także to jest ta odwieczna walka dobra ze złem. Tamas wykorzystuje rajas. Czyli ludzie, agendy tamasowe wykorzystują tych, którzy chcą żyć szczęśliwie i się cieszyć tym życiem, tak? Natomiast ci są ponad tym. Oni się nie wikłają w tą walkę, tylko koncentrują się na sobie i na własnej ścieżce, na własnej agendzie, na własnym życiu. Ale robią to tylko dzięki wiedzy, no bo wiedza im na to pozwala, tak? Ci, którzy nie mają wiedzy, zostają przejęci przez ciemność, no bo to jest konsekwencja ignorancji. Więc to jest właśnie, co mówię, to jest ta pierwsza lekcja wiedyzmu. Ta wiedza nazywa się pramana tatwa, czyli co jest wiarygodnym źródłem wiedzy. No bo informacje przyjmujemy na wiarę, wiedza jest czymś, co mamy w sobie, tak? Czyli w ciele. I tutaj są jakby dwa zakresy, czyli wiedza, którą sami doświadczyliśmy, czyli za pomocą własnych zmysłów. Czyli coś, co doświadczyliśmy sami, pięcioma zmysłami i umysłem, bo umysł to jest taki szósty zmysł. On jest kontrolerem, to jest jak woźnica rydwanu, który trzyma zmysły za lejce i umysł tak naprawdę
kontroluje te zmysły i również przekazuje i jakby jest takim pośrednikiem pomiędzy pasażerem tego rydwanu, który trzyma te lejce. To jest właśnie uwóz. Więc pratyaksza odnosi się do wiedzy, którą zgromadziliśmy w tym życiu poprzez nasze zmysły i umysł. To jest nasza wiedza i nikt nam nie mówi, że jest inaczej, bo sami to doświadczyliśmy. Natomiast czasami coś wiemy i nie wiemy dlaczego, tak? Albo na przykład żółwie rodzą się nad oceanem i tuż po wykluciu wiedzą, że mają pełzać do wody. Wszystkie, tak? Nikt się nie myli. Wszyscy wiedzą, że dopiero się jakby urodzili. Skąd to wiedzą? Albo są różni artyści, którzy siadają do fortepianu i zaczynają grać od małego, tak? I już są lepsi niż ich nauczyciele. Więc oni mają pewną wiedzę, tak? No bo to jest wiedza. Ona jest zapisana w innych pokładach. To jest Anumana, czyli to jest... ja to pokażę. Czyli to jest wiedza, którą zgromadziliśmy na przestrzeni wielu wcieleń i ona również nam podpowiada. Oczywiście nie mamy całego dostępu do tej wiedzy, bo jeśli byliśmy innej płci albo w ogóle w innym gatunku, przeżywaliśmy różne rzeczy, więc byłoby niewskazane, gdybyśmy żyli tamtymi historiami, tak? Nie moglibyśmy żyć tutaj i teraz. Więc to jest wszystko dostarczane w bardzo taki inteligentny sposób. Także to jest wiedza, to jest Anumana, Anu to jest mały, Mana to jest Manas, to jest właśnie ta wiedza serca, przestrzeń ducha, wiedza serca, która jest ponad ciałem eterycznym, ponad duszą. To po słowiańsku to się mówiło duch najprawdopodobniej. To jest ta wiedza ducha, która po prostu zgromadziliśmy dawniej. To są te dwa rodzaje źródeł wiedzy. Jest jeszcze inny rodzaj wiedzy, bo to jest wiedza nasza, którą sami doświadczyliśmy. Jest jeszcze wiedza cudza, czyli którą doświadczył ktoś inny. Ale musi to być wiedza, to nie może być informacja. Czyli oni muszą mieć to zapisane w swoim ciele, albo w ciele duchowym, albo w ciele fizycznym, tak? We krwi, w mięśniach i tak dalej. To są różni nauczyciele, którzy po prostu uczą dzieci różnych rzeczy, no bo sami ją jakby mają, tak? Nauczyciel skrzypiec uczy dzieci grać na skrzypcach, bo sam bardzo dobrze gra. Tylko dlatego, tak? On jest w stanie nauczyć, bo już tą wiedzę ma. Natomiast ci, którzy przekazują tylko informacje, no to oni, co oni dają? Nie mogą dać czegoś, czego nie mają, tak? Oni tylko przekazują informacje, i generalnie jest to informacja, której nie zweryfikowali sami, więc nie wiedzą, czy jest prawdziwa, czy nie. Czy to jest wiedza, czy to jest tylko informacja. Dlatego ta wiedza na temat różnych źródeł przekazu wiedzy nosi nazwę Pramana Tattwa i to jest pierwsza lekcja wiedyzmu, żeby rozróżniać, co jest wiarygodnym kanałem przekazu wiedzy. Tylko ktoś, kto sam to doświadczył, albo to, co już mamy w sobie. Wszystko inne jest informacją. Jest jeszcze wiedza cudza, czyli ci, którzy mają tą wiedzę zapisaną też w swoim ciele albo w swoim duchu. W obecnych czasach dzieci czego się uczą? Jakiejś wiedzy od nauczycieli w szkole. Bardzo łatwo zauważyć, że nauczyciele przekazują informacje, dlatego żyjemy w czasach informacji, nie w czasach wiedzy. Tak? No. I tak, w społeczeństwie wedyjskim przekazywano właśnie tylko wiedzę, czyli dzieci chodziły do szkół i uczyły się od ludzi, którzy posiadali wiedzę. Oczywiście sami też poprzez pratyakszę, tak jak w książkach Anastazji jej syn po prostu zdobywał wiedzę poprzez pratyakszę, tak? Własną i Anumanę. Natomiast nie miał żadnych nauczycieli zewnętrznych, bo nie było jakby potrzeby, no bo on tą wiedzę już miał. Jeśli żyje się w trybie sattwy, to w następnych wcieleniach się z tego trybu nie wyskakuje nagle do ignorancji, więc rodzi się jako osoba już przepełniona wiedzą. Jej nikt nie musi uczyć, bo ona tą wiedzę już ma od poprzednich pokoleń czy swoich wcieleń. Także pojawia się jeszcze jeden termin właśnie, jak jest wiara, to również jest autorytet. Autorytetem jest ten,
komu ufamy, czy w kogo mamy wiary, tak? To jest autorytet. Ktoś, komu wierzymy, po prostu na słowo. Jak on powie, my tego nie musimy sprawdzać. To jest autorytet, tak? Taka jest definicja. Więc chodzi o to, żeby nasza wiara po pierwsze była satwiczna, czyli była oparta na wiedzy. Na wiedzy, czyli musimy mieć wiarę w tych, którzy mają wiedzę, tą własną, nie w tych, którzy mówią tylko informacje. Musimy wiedzieć, kto mówi informacje, a kto mówi wiedzę. I mieć wiarę w tych, którzy mają wiedzę, a nie tylko informacje. Bo oni tą informację prawdopodobnie dostali od kogoś, tak? Nawet nie wiemy od kogo i z jakiego powodu. To jak rozróżniać? Jak rozróżniać? Tak. No właśnie rozróżniać, tak jak mówiłem, no trzeba wiedzieć, kto przekazuje własną wiedzę, czyli kto to doświadczył, tak? Ci, którzy tego nie doświadczyli, tylko mówią o tym, czyli komentują, każdy komentator, który nie był na miejscu i tego nie doświadczył, on przekazuje informacje. Natomiast ci, którzy tam byli, doświadczyli tego na sobie, oni teraz mówią. Czasami ktoś, i wtedy czuć w ogóle moc. Czasami ktoś mówi z takim przekonaniem, widać, że on to przeżył, tak? I ta wiedza od razu do nas trafia, no bo ona jest prawdziwa. No oczywiście dochodzą różne jeszcze inne aspekty, jak rozpoznawać takie osoby, ale to po prostu pojawia się z czasem. Jak znamy te linijki, te różne narzędzia mierzenia, co jest czym, to wtedy wszystko bardzo łatwo widać. Także taka jest różnica generalnie pomiędzy edukacją wedyjską a programowaniem, indoktrynacją. Bo ludzie narzekają teraz, nawet oczyszczają się właśnie z tego programowania, które mieli w dzieciństwie, od środowiska rodziców i wszystkich innych, tak, zostali zaprogramowani i oni właśnie to odkrywają. Dzięki tej wiedzy o źródłach informacji, czyli praktycznie wiedzy, można nie paść ofiarą dezinformacji. Tak. Dobrze, czyli to byłoby tytułem wstępu i myślę, że na tym byśmy zakończyli. Może jeszcze po prostu jakby podsumuj i co tam jeszcze zapomnieliśmy. Czyli jeśli ktoś chce zdobyć wiedzę kogoś, kto ma wiedzę, musi przestrzegać pewnej praktyki, procedury. Jak ktoś chce się nauczyć grać na skrzypcach, to musi ćwiczyć i praktykować tak, żeby ta wiedza weszła mu w mięśnie. Tak samo z wiedzą duchową i z każdą inną wiedzą. Należy praktykować i właśnie zapraszam wszystkich do takiego doświadczenia. W tym roku właśnie zacznę jakby szkolić ludzi w takim doświadczeniu, dać ludziom taką próbkę, co to jest właśnie być mnichem w świątyni i przestrzegać tych wszystkich satwicznych zasad i studiować wiedzę i od razu ją używać na co dzień. Ponieważ generalnie nie ma się nic innego do roboty, tylko jest się skoncentrowanym na tym. To jest pewna praktyka, która się w sanskrycie nazywa sadhana. To jest praktyka, coś, co się wykonuje, żeby to weszło właśnie w mięśnie, w ciało eteryczne, w krew generalnie i tak dalej. Więc zapraszam wszystkich na taką próbkę doświadczenia, ponieważ wtedy będzie można doświadczyć na sobie, co to znaczy wejść w ten tryb satwy i właśnie doświadczyć pewnego rodzaju wzniesienia. Wszyscy mówią o wzniesieniu świadomości, ale czym jest wzniesienie świadomości? Jak nie właśnie wyjściem z iluzji, tamas, i wejściem w tryb wiedzy, tak? Czyli bycia kontrolerem własnej sytuacji, siebie, widzenia, co jest czym i podejmowania właściwych decyzji. I wtedy można unikać himsy, czyli zadawania szkody przede wszystkim sobie, bo największą szkodę ludzie robią sobie z powodu ignorancji. Dali się po prostu oszukać. Także ta narracja, która pomaga ludziom wyjść z iluzji niewiedzy czy zapomnienia, czy jakiegoś bloku do tej wiedzy, której każdy z nas ma na poziomie serca, ona została jakby nam zamknięta, zablokowana poprzez odciąganie ludzi na przestrzeni wieków od natury, od życia naturalnego i tak dalej.
nie ma kontaktu z wiedzą z kosmosu, bo gwiazd już nie widać i tak dalej. Jemy różne rzeczy, które nas odgradzają od natury, a wiedza jest w naturze, bo natura też jest nośnikiem wiedzy. Anastazja też to bardzo wyraźnie mówiła. Więc ludzie zostali odcięci od wiedyzmu, przeniesieni w wieki informacji i teraz żyją przekonani w słodkiej iluzji, że jak tylko chcą coś wiedzieć, to wejdą na internet i się dowiedzą. Ale czy oni... Jaki jest rezultat tego przede wszystkim? Bo właśnie chodzi o to, że ludzie chcą sobie pomóc, ale nie upewniają się, że zdobywają wiedzę, tylko zdobywają informacje i sobie szkodzą. Bo jest wielu karierowiczów, czy w ogóle oszustów, czy generalnie drapieżników, którzy żywią się energią innych, więc po prostu mówią im słodkie słówka, zapewniają, że będzie tak wspaniale, ale trzeba zweryfikować swoje źródła wiedzy, jaką mamy. Zastanowić się, co my tak naprawdę wiemy i rozpoznawać, co jest wiedzą, co jest informacją. Także to jest część kompletnej wiedzy, o kompletnej całości. Natomiast w następnym odcinku właśnie mogę powiedzieć na temat tej kompletnej całości, tak w skrócie, do czego dotyczy ta wiedza, bo to są pewne działy, które konkretnie mówią o różnych rzeczach i będzie jasno widać, że to jest wiedza kompletna, bo ona obejmuje jakby wszystko. I może trochę więcej wyjaśnię natomiast na temat sattwa, rajas, tamas. W pewnych takich praktycznych sytuacjach, przedmiotach i tak dalej. Także dziękuję za uwagę i kontakt do mnie, a może informacja o warsztatach będzie pod wykładem i do następnego razu dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję bardzo.